Tradycyjnie Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku lubi się włączyć w jakieś akcje charytatywne. W tym roku postanowiliśmy także podtrzymać tę tradycję i organizujemy już kolejny bal charytatywny noworoczny. W tym roku cel jest, myślę, też cudowny, bo pomagamy małym dzieciakom, podopiecznym Fundacji Czas Nadziei, więc możemy łączyć zabawę z czynieniem dobra. Tych podopiecznych mamy coraz więcej ludzi z nami się kontaktuje. Natomiast no, generalnie od samego początku stawiamy na taką realną i konkretną pomoc. W związku z tym pieniążki będziemy się starać dzielić pomiędzy tych naszych podopiecznych, którzy potrzebują je takiej pomocy w pierwszej kolejności. Serdecznie zapraszam wszystkie dzieci razem z rodzicami w niedzielę najbliższą Klub Górnika, bal Młodzieżowego Domu Kultury dla Czasu Nadziei. W programie różne atrakcje, różne zabawy, DJ tylko i wyłącznie z dziecięcą muzyką, więc tutaj dorośli proszeni są, żeby przypomnieli sobie hity z dzieciństwa. Oprócz tego loterie, nagrody, fanty, każdy uczestnik balu na pewno wyjdzie z czymś fajnym i dodatkowo poczęstunek czysty, zdrowy, ekologiczny, robiony przez Centrum Integracji Społecznej w Sanoku, więc myślę, że naprawdę samo zdrowie. Także kafejka, gdzie będzie można również coś sobie kupić dobrego do picia i wszystkie pieniądze, wszystkie, które zbierzemy, będą przeznaczone dla Czasu Nadziei. Więc mam nadzieję, że Czas Nadziei zawita w Państwa domach, a my zapraszamy, żebyście wyszli również z tym czasem i z tą nadzieją do nas na balu.